dzisiaj w gminie Srokomla obchodzimy Święto Kobiet. Z okazji Święta Kobiet składam paniom najlepsze, najserdeczniejsze życzenia. Życzę dużo zdrowia, radości, pogody ducha, uśmiechu na twarzy. Niech każdy następny dzień będzie piękny, wspaniały, radosny. A panowie niech obdarowują panie prezentami przez cały rok. Wszystkiego najlepszego dla naszych pań. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Całe kiedy twoje imię ktoś by mówił przy mnie głośno, tak mi było ja. Widzimy się z okazji Dnia Kobiet. Dzisiaj w naszej instytucji właśnie obchodzimy to święto. W tym roku troszeczkę ono odbyło się na wesoło, troszeczkę na poważnie. Zaprezentowane zostały portrety, które wcześniej zostały przez naszego naddwornego mistrza, czyli naszego pracownika Pawła Janczaka, wykonane. Kobiety się przy tym bardzo fajnie bawiły, mogły odkryć swoje piękno. Został zaprezentowany taniec tanga argentyńskiego przez Tango Lublin. Również było coś na wesoło, czyli kobiety z klubu seniora w Harlejowie wystąpiły i zaprezentowały piękny kankan. Bardzo mi się podobało. Przede wszystkim to dziękuję bardzo za zaproszenie wójtowi, jak również pani dyrektor biblioteki. Pomysły na dzisiejszą uroczystość były po prostu przewspaniałe. Portrety są cudne. Jesteśmy bardzo wdzięczne wykonawcy, fotografowi, a występy również. To był w ogóle bardzo i jest jeszcze bardzo miły, bardzo miłe popołudnie. Nasze pani z Harlejowa też niezawodne i naprawdę starsze, ale nie wiem co powiedzieć. Brak słów. Bardzo fajnie było, bardzo ładnie, naprawdę. Bardzo ładne było spotkanie, ja już nieraz jestem, to wiem jak to jest. Usłyszeliśmy dzisiaj tutaj wiele życzeń skierowanych do pań, a czego z okazji Dnia Kobiet życzą sobie same kobiety? Czego życzą sobie kobiety? Na pewno zdrowia, radości, miłości.
marzeń spełnienia, albo nie tak, nieustającego spełniania marzeń? No pewnie myślę, że życzą sobie po prostu, żeby im się w życiu układało, żeby ich mężowie ich doceniali codziennie, nie tylko w Dniu Kobiet, żeby wyręczali ich we wszystkich pracach. No a my skromne emerytki to życzymy sobie waloryzacji i podwyżki rent i emerytur. Przychodzi facet do porodówki i położna wynosi mu piękne, zdrowe niemowlę. I mówi, ma pan pięknego, zdrowego syna. 3700. Facet wyjmuje portfel i mówi, o, nawet niedrogo.